roku, kiedy to zostały wykreślone z kalendarza świąt narodowych. Czerwone goździki, łańcuchy. Pamiętam to jak dziś. Szanowny Panie, chciałbym, żebyście wcielił się przez chwilę w nas, mężczyzn. Jak to jest, jak Was bardzo kochamy, obdarzamy Was wielką miłością, jaką ważną rolę pełnicie w naszym życiu. Jesteście dla nas bardzo ważne. Moje drogie Panie, życie bez Was byłoby bez sensu i szare. Z okazji Dnia Kobiet, tego pięknego, wyjątkowego święta, chciałbym Wam życzyć zdrowia, miłości, uśmiechu, samych słonecznych, pogodnych dni oraz żebyśmy w tak serdecznym gronie spotykali się jak najwięcej i jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Drogi Panie, ja również chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu Radnych Rady Miejskiej za to, że mogę być z Paniami, za to, że mogę również z Wami spędzić ten wspaniały czas. Święta, czy Dzień Kobiet 8 marca, tak jak Pan Burmistrz powiedział, to są czasy, które kiedyś tam były, czyli czasy komuny. Wszystko, co teraz się robi, czyli jest dekomunizacja. Cieszmy się, że to święto nie jest likwidowane, bo to jest właśnie ten czas, gdzie my, mężczyźni, możemy Wam wszystkiego dobrego życzyć. Życzę, drogie Panie, zdrowia, uśmiechu na co dzień, żebyście były po prostu kochane. Kiedyś ktoś powiedział, że życie bez kobiet to jak ogród bez kwiatów. Te kwiaty, które za chwileczkę, drogie Panie, Wam wręczymy, niech będą naszym wyrazem wdzięczności za to, co wszystko dla nas robicie. Dziękuję bardzo. Postaram się coś jeszcze powiedzieć, mimo że Pan Burmistrz i Pan Przewodniczący wszystko wyczerpali. Ja tylko powiem tak, że warto chyba wrócić do tego, co Burmistrz powiedział, żeby Pani się wcieliły, jak to jest być mężczyzną, bo tak jak jeden dzisiaj z moich kolegów powiedział, że każdy z nas był kiedyś kobiecie. Także z woli takiego humoru pewnego, że jeszcze raz wszystkiego dobrego. No wypada mi też parę słów skierować w kierunku naszych kochanych pań. Powiem tak, że takim przełomowym, mocnym akcentem, kiedy sankcjonowano te święta już po okresie II wojny światowej, to była Karta Narodów Zjednoczonych, o której pewnie wszyscy żeśmy słyszeli. No i tutaj to święto zostało już tak oficjalnie wpisane do kalendarza świąt międzynarodowych. Oprócz tego panie mają jeszcze inne święta, bo przecież nawet bodajże w 2007 roku uchwalono Święto Kobiet Wiejskich, więc to jest jakby takie uzupełnienie całego takiego programu różnych świąt i wyróżnień dla pań. Ja reprezentuję tutaj i Rycynę, bo z woli pewnie dużej części pań zostałem wybrany radnym powiatowym, więc reprezentuję Rycynę, ale reprezentuję też w jakiś skromny sposób zarząd powiatu i chciałem również w imieniu zarządu powiatu, pana starosty, jak również też radnych powiatowych, życzyć wszystkim paniom wszystkiego jak najlepszego. Przede wszystkim
życzę zdrowia, pomyślności, no i żebyście Panie mogły w najbliższym czasie zajmować jak najwięcej stanowisk i eksponowanych miejsc w życiu publicznym. Wszystkiego dobrego życzę. Drogie Panie, wszyscy już chyba wszystko powiedzieli, ale myślę, że są trzy rzeczy najważniejsze. Zdrowie, zdrowie, zdrowie. Tego Wam życzę, żebyście mogły być uśmiechnięte, wesołe, radosne i tak miło jak dzisiaj zawsze spędzać czas. Tego Wam serdecznie życzę. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze chwileczkę posłuchały. Mamy wycieczkę do Zakopanego i mamy kilka miejsc jeszcze. Wycieczką zajmuje się nasza koleżanka Lila Szewczyk. Jakby był ktoś chętny, to proszę się do niej zgłosić.
Dziękuję.